A teraz łączymy się z Ustroniem, a przed nami rajdowy wicemistrz świata Kajetan Kajetanowicz. Kajetko, dopiero co zakończyłeś sezon, wróciłeś z tej trochę nieszczęśliwej dla ciebie Japonii. W jakich nastrojach w ogóle? Widzę, że to chyba dobrze. Dzień dobry, cześć. Cześć Waldek. Cześć. Nieszczęśliwa Japonia, nie do końca bym tak to nazwał. Na pewno szczęśliwy sezon i bardzo udany. Faktycznie w Japonii to ryzyko, które chciałem podjąć w walce o Mistrzostwo Świata, bo byliśmy już na pewnym podium i mieliśmy szansę, duże szanse na Mistrzostwo Świata i tam trzeba było podjąć to ryzyko i go podjąłem. Tym razem się nie opłaciło. Mam złamane żebro, ale tak to właśnie czasami jest. Natomiast cały sezon bardzo pozytywny. Wygrany rajd safari, podium w Mistrzostwach Świata na koniec sezonu. Naprawdę bardzo, bardzo udane wojaże, bo na 130 załóg jesteśmy na trzecim miejscu. Więc myślę, że po połączeniu dwóch klas, gdzie ścigaliśmy się z fabrycznymi załogami, kierowcami, fabrycznymi teamami w fabrycznych samochodach, za nami tylko fabryczne załogi i za nami też fabryczne załogi, gdzieś się tam przeplatają już później z prywaciarzami właśnie takimi jak ja. Więc myślę, że okej, jest dobrze. A tą Japonię to z jakiego względu będziesz mile wspominał? No, początek tego rajdu nieudany, wiadomo jak to się zakończyło, już nie chcę do tego wracać, bo wszyscy wiedzą, ale mimo wszystko jesteś zadowolony. To ta Japonia jednak na ciebie zostawiła miłe wspomnienie. Tak, bo ja jestem człowiekiem, który świadomie podejmuje jakieś tam decyzje i podjąłem tę decyzję świadomie o tym, że będę cisnął trochę mocniej. Mieliśmy trochę pecha, bo przy wyjeździe z tunelu, zresztą jak później się okazało, przeklętego tunelu, jak nazywają go Japończycy, bardzo słynnego, starego tunelu, przy wyjeździe z tunelu było bardzo dużo kurzu tam w środku i nie było dokładnie widać tego wyjazdu, a tuż za wyjazdem był zakręt. No i to opóźnione hamowanie, zdecydowanie opóźnione hamowanie. Jeszcze tam się nałożyło kilka rzeczy, które spowodowały, że to było za szybko, krótko mówiąc. Nie? Nie, że zakręt był za ciasny, tylko było za szybko. Bo to miałeś przez to więcej czasu, żeby później tą Japonię jakby zobaczyć z boku, czy już musiałeś wracać do domu? Nie, szczerze mówiąc, leżałem i byłem oczywiście w szpitalu i byłem w pokoju hotelowym potem. Jakieś tam działania medialne trzeba było wykonać, udzielić kilku wywiadów, więc nie. Polecieliśmy zgodnie z planem z powrotem. Według też zaleceń lekarzy musiałem trochę odczekać, bo tam było gdzieś odbite też płuco, ale to nie jest nic, co miałoby powiedzieć, po czym miałbym powiedzieć, że Japonia była dla nas nieszczęśliwa. To jest piękny kraj, wspaniałe odcinki specjalne przede wszystkim. To bym chciał zaznaczyć, że niesamowicie wymagające, bardzo kręte, asfaltowe odcinki specjalne. Powrócił rajd Japonii do kalendarza po chyba 12 latach. Ja nie miałem okazji, jeszcze wtedy się nie ścigałem w Mistrzostwach Świata ani w Mistrzostwach Europy w nim brać udziału, ale on był rajdem szutrowym, teraz jest rajdem asfaltowym. Bardzo wymagająca runda. Wielu kierowców było pod wrażeniem, jaką techniczną trasę przygotował organizator. Więc kraj oczywiście piękny, bardzo tacy ludzie, tacy grzeczni. Japończycy są szalenie tacy wdzięczni i po prostu grzeczni, więc świetnie się z nimi tam współpracowało. Kibiców mnóstwo, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo Japończyków umie, albo przynajmniej na tą okazję spotkania z nami się nauczyło polskich słów, więc to też był taki miły akcent polski w Japonii. No i efektowne, bardzo efektowne otwarcie tego rajdu. Też trzeba wziąć pod uwagę, że oni tak się do tego przygotowali, tak długo czekając. Tak, z wielką pompą to robią i tak tym razem też to tak wyglądało. Otwarcie na stadionie, w zasadzie dużo jakichś takich obrzędów, nie wiem, dużo kwiatów, jakieś bębny, no bardzo duża, wielka uroczystość. Od prawie 4 lat startujesz z Kodą Fabią, Riley 2 Evo. To już taki samochód, w którym na dłużej będziesz, czy nie wiem, jakieś zmiany, bo jak
są dobre, wysokie miejsca, no to chyba nie zmienia się dobrego konia, na którym się siedzi. Nigdy nie mów nigdy. Ja jeździłem różnymi samochodami. Faktycznie Skoda jest mi przyjazna. Skoda jest bardzo mało zawodna, tak bym to nazwał, bo nie można powiedzieć niezawodna, no bo każde auto ulega awarii. Zresztą taki miałem też start w rajdzie Meksyku, gdzie pierwszy raz jadąc Skodą, właśnie bo się ta Skoda zepsuła i na tak dalekim rajdzie musiałem przełknąć tą gorzką pigułkę. Ale faktycznie później nas dowoziła w zasadzie już czwarty raz z rzędu na podium Mistrzostw Świata, więc myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest auto, które mi pasuje. Mówisz, że jesteś poobijany, połamany, ale słyszałem, że wystartujesz w naszej Barborce. Robię wszystko, żeby tak się stało. Zespół mnie w tym wspiera. Żaden lekarz nie chce na to wyrazić zgody, ale i robię to na własną odpowiedzialność i na pewno nie, jeżeli nie będę się czuł na siłach, bo jeszcze nie siedziałem w samochodzie, to zrezygnuję, ale chciałbym wystartować, chcę spróbować. Jeszcze wracając do tego sezonu, to w tym roku bardzo zwiedzałeś nie tylko nasz kontynent, ale byłeś i w Nowej Zelandii, byłeś na egzotycznym rajdzie safari w Kenii, teraz Japonia, czy to wpływ na to miała zmiana sponsora głównego? Nie. Prawdę mówiąc, wsparcie moich partnerów jest tutaj nieodzowne, natomiast po prostu mówiąc kolokwialnie, dogadaliśmy się też z promotorem. On wspierał takie załogi, które chciały jechać te rajdy oversea, te poza kontynentem naszym. I tak też się stało. Wykorzystaliśmy tę sytuację. Nowa Zelandia drugie miejsce, w Kenii pierwsze. Bardzo fajnie, ale w Europie też szło nam całkiem dobrze. W Chorwacji drugie, Portugalia też chyba drugie, nie pamiętam dokładnie, chyba tak. Więc bardzo udany sezon cały i naprawdę już tak nogami przebieram na samą myśl o przyszłym sezonie, ale ubiegnę może twoje pytanie. Jeszcze nic nie wiem, niewiele mogę powiedzieć niestety, ale mam nadzieję, że wkrótce będę się mógł podzielić swoimi planami. Zauważyłem tutaj z tych wszystkich miejsc, że najwyższe miejsca zajmujesz tam, gdzie jest ciepło, czyli no Kenia, wiadomo, tam musi być ciepło, Portugalia, Chorwacja. A jak już masz jechać gdzieś schodniej, to różne są, różnie to wygląda. Niekoniecznie, bo rajd Janer w Austrii, rundę Mistrzostw Europy, też wygrywałem raz czy dwa razy. Właśnie na lodzie, na śniegu, więc nie ma to dla mnie większego znaczenia. Uwielbiam jeździć samochodem, czy to po asfalcie, tam gdzie jest bardzo duża przyczepność, czy na szutrze, czy właśnie na śniegu, gdzie tej przyczepności prawie nie ma. Wtedy, kiedy mam dobre opony, wtedy, kiedy mam świetny samochód, to ten feeling też zazwyczaj jest i mogę cisnąć. Powiedz, jaka była temperatura w kokpicie podczas rajdu safari? Paradoksalnie nie było tam tak bardzo ciepło. Bywały takie rajdy jak Turcji, gdzie mieliśmy ponad 60 stopni w samochodzie. Chyba nawet dwa rajdy takie Turcji jechałem. Rajd Sardynii, pamiętam, był bardzo, bardzo ciepły. Nie wiem, czy rok, czy dwa lata temu. Także, a w Kenii było tak, powiedziałbym, znośnie. Ale też tam była właśnie inna pora roku, jak się domyślacie. U nas lato, a tam niekoniecznie, więc cieszę się, że tam mogliśmy jechać w takich naszych sprzyjających warunkach. Ale też pamiętajcie, że te warunki są wszystkie jednakowe dla wszystkich, więc tutaj trzeba się dobrze przygotować i po prostu cisnąć. Oczywiście nie jest łatwo utrzymać koncentrację w tak wysokiej temperaturze, kiedy serce bije 170 uderzeń na minutę. Trzeba szybko podejmować decyzje w ułamku sekundy. No ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni i może to dziwnie zabrzmi, ale nawet to wszystko kochamy. Jeszcze wracając do tego rajdu safari, jak czytałem wspomnienia sobie słowa zasady, to kiedyś to był rajd, że się wystartowało, trzy dni się jechało tam przez to bezdroża Nairobi, Kenii tam, a teraz to są odcinki specjalne. Porobiono, że ten rajd jest tak, nazwijmy to, poszatkowany. To z korzyścią dla tego rajdu?
Wszystko się zmienia, czasy się zmieniają, taka jest specyfika, takie są też oczekiwania kibiców. Rajd może być w pigułce, aczkolwiek to jest 3-4 dni naprawdę takiego solidnego ścigania się, plus testy, zapoznanie z trasą, więc jesteśmy na takim rajdzie 10 dni. Bardzo wymagające pomimo wszystko. Sobiesław Zasada, który był pewnego rodzaju inspiracją dla mnie w przygotowaniach do tego rajdu. Zresztą wczoraj miałem z nim spotkanie, taki meeting właśnie też internetowy, więc szalenie pozytywna postać. 90 już prawie 3 lat, kręci się po tej ziemi, można powiedzieć. Coś niesamowitego, bo jest tak żywym człowiekiem, tak trzeźwo myślącym, o takich jeszcze wspaniałych pomysłach. Mam nadzieję, że właśnie wspólnie jeden z nich zrealizujemy, że jest inspiracją, myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu, wielu ludzi, nie tylko interesujących się motoryzacją. Powiedz, tegoroczny sezon to jakby powiedzieć zmierzch słynnego Sebastiana Ogier, który nie został mistrzem świata, nie został mistrzem świata także Oliver Neville, nie został także Estończyk Ott Tanak. Jakaś zmiana, generalna zmiana w rajdach? Mistrzem świata może zostać tylko jeden kierowca, jedna załoga, jeden team. No i tym razem został nim młody kierowca Kalle Rovanpera, Jan Hari, jak ja do niego mówię, bo jego ojciec też jest mistrzem świata w rajdach samochodowych, bardzo znanym, ale już oczywiście też taką legendą, jego wspiera. Natomiast nie powiedziałbym tego. Stara gwardia zostanie i będą dalej się bić na odcinkach specjalnych. Rozumiem, stara gwardia, ty też się do nich zaliczasz, czyli zapowiadasz, że w przyszłym roku dalej będziesz się ścigać w rajdach. Taki jest plan. Będę do tego zmierzał. Kocham rajdy, kocham rywalizację. W tym momencie nie wyobrażam sobie siedzenia tylko w domu. Oczywiście też kocham swoją rodzinę, chciałbym więcej czasu z nimi spędzać, ale oczywiście tutaj kluczem jest to ten kompromis. To jak to zrobić, żeby pogodzić ten czas rodziny, dla rodziny i dla rajdów. To rozumiesz, że decyzje co do rajdu, startu w rajdu Barbórka podejmie Aneta? Nie, oczywiście. Wszystkie tego typu decyzje podejmuję ja, natomiast w oparciu o informacje, które posiadam. Też nie jestem mądrzejszy od lekarzy i nie będę się z nimi kłócił, ale staram się ich przekonać, że sobie poradzę. Jeszcze jej nie podjąłem. Na chwilę obecną chcę spróbować i trzymajcie kciuki po prostu, nie? Co więcej powiemy. Sam nie wiem, jak to będzie. Największą przeszkodą chyba jest w tej chwili ból. W samochodzie wiadomo, że te przeciążenia są duże, dobić jest sporo, na Barbórce jest trochę hop, więc to na pewno nie pomaga. Przyczepności jest sporo, paradoksalnie, zazwyczaj, chyba że spadnie śnieg, to będzie mój ratunek, ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Może tak troszeczkę o wakacjach, bo w końcu masz trochę wolnego czasu, zabierasz swoją dziewczynę, zabierasz swoich najbliższych gdzieś w ciepłe, Waldku, przytulne miejsce. Byliśmy w tym roku na krótkich wakacjach z rodziną. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też uda się znaleźć trochę czasu. A święta gdzie będziesz spędzał? W domu? Czy gdzieś? Święta spędzamy w domu. Kajczko, i na koniec pytanie, o które może wielu ci się już zwracało, ale startowałeś już na wielu rajdach na całym świecie, ale pewnie marzysz o tym jednym, o tym takim, który zawsze rozpoczyna sezon. Rajd Monte Carlo. Czy taka jest szansa, że kiedyś wystartujesz w tym rajdzie? Jak zacząłem się zadawać to pytanie, to nie byłem pewien, czy mówisz o rajdzie Polski, w którym miałem okazję startować, zresztą go wygrywaliśmy kilka razy, czy właśnie o rajdzie Monte Carlo. Oczywiście chciałbym wystartować w rajdzie Monte Carlo. Nie wiem, czy będzie to możliwe w tym roku, bo już jest bardzo, bardzo paradoksalnie mało czasu, bo termin zgłoszeń upływa gdzieś w połowie grudnia do tego rajdu, więc trzeba być już wtedy gotowym z całą logistyką, na pewno dużo wcześniej, ponieważ wszystkie zespoły, które już wiedzą i planują ten start, już wiedzą, że wystartują, to też w tym
w tym okręgu rezerwują hotele, tak żeby było jak najbliżej do serwisu, jak najbliżej na odcinki specjalne, więc ta logistyka na rajdzie Monte Carlo, bo byłem tam dwukrotnie oglądać ten rajd, jest bardzo skomplikowana. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jak nie w tym roku, to w przyszłym uda mi się tam wystartować. Czyli to jest zapowiedź, że kariera jeszcze się będzie toczyła. Kajtku, życzymy Ci oczywiście w nowym roku tego upragnionego tytułu rajdowego mistrza świata. Bardzo dzięki, trzymajcie kciuki i zapraszam Was na Barbórkę. Zapraszam Was na rundy mistrzostw świata oczywiście. Bezpośrednio z Ustronia, specjalnie dla serwisu QOpen TV. Kajetan Kajetanowicz, wicemistrz świata w rajdach samochodowych. Hej.